Wszystko go teraz w tej chwili interesuje, wszędzie nos wpycha, wszędzie wchodzi, także musimy go też na każdym kroku pilnować. Brzmi jak opis przeciętnego dwulatka. Jednak Filip, syn pana Mariusza, nie jest zwykłym dzieckiem. Jego codzienność to szpital i chemioterapia. O chorobie rodzice dowiedzieli się trzy dni po narodzinach syna. Już byliśmy spowokowani do domu, gotowi wszystko, wszystko było dobrze. Oprócz nie było tego badania USG. Poszliśmy na to bagadanie USG i na tym wyszło, że e, jest na nadnerczu jakiś tam e, guzik, jakaś zmiana. No i pani doktor powiedziała, że to jest tak bezpośrednio, że to jest... Nowotwór, rak. Neuroblastoma to złośliwy nowotwór układu nerwowego, który występuje u dzieci. W leczeniu Filipa nie pomogły operacja i chemioterapia. Były ciężkie dni, bo marzec i kwiecień to był dla nas taki bardzo ciężki ze względu na to, że Filip miał właśnie przepalony przełyk, miał, miał nie jadł nie pił, czyli był na silnych środkach przeciwbólowych, żywieniu pozailitowym. Też się bardzo tym donarowaliśmy, bo tak naprawdę był nieaktywny, jak, jak nie on. My już nie, nie wierzyliśmy, że, że już ostatnia szansa chyba nam minie przed, przed oczami i chyba już nie będziemy mieli żadnego ratunku. Jest jednak nadzieja na ratunek. Filip ma szansę na wyleczenie nowotworu dzięki nowatorskiej, ale bardzo kosztownej terapii w Niemczech. Rodzice zbierają pieniądze, ale zostało mało czasu, bo tylko 9 dni. Brakuje jeszcze 1,5 miliona złotych. Walczymy dalej, mamy jeszcze 9 dni, więc mam nadzieję, że się uda. Paulina Wilczyńska, Echo24.